12 października na Cieszyńskim Rynku wychowankowie i uczniowie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Bażanowicach oraz w Cieszynie przy wsparciu opiekunów smażyli placki. Pieniądze zebrane podczas akcji w całości przekazane zostaną na rozbudowę placówek rehabilitacyjno-oświatowych w Bażanowicach. No, przygotowania to tak jak cyklicznie już, bo to cykliczna impreza, więc ostro działamy. Przygotowujemy wyrzoski, ziemniaki, no i staramy się, by wszystko było jak w najlepszym porządku. Cieszymy się, że znowu po remoncie jesteśmy na Cieszyńskim Rynku. Piękny, odnowiony ryneczek, no więc fajnie, że znowu jesteśmy tutaj z naszymi mieszkańcami i możemy działać. Tak, mamy wolontariuszy, to jest doraźna pomoc, ale mamy też swoich wolontariuszy, ale głównie działają tutaj nasi nauczyciele, jak i pracownicy oraz nasi uczniowie i wychowankowie. Jaki jest sekret tego smaku, czy tego właśnie placka ziemniaczanego? A to jest nasza tajemnica, nie zdradzimy jej. Natomiast no, są przygotowane z serca, bo wiemy, że ludziom smakują, że są z nami, że nas wspierają, dlatego dajemy siebie wszystko, żeby było jak najlepsze, jak smaczniejsze. Zbieramy na rozbudowę naszych placówek w Bażanowicach. Kolejny budynek się powstaje, także pieniądze są potrzebne. Dlatego między innymi też te imprezy. Jak wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec przyszłego roku powinniśmy zamknąć budowę i móc się pomalutku wprowadzać. No, przygotowujemy się mniej więcej od początku tygodnia intensywnie bardzo. Zostało zużytych ponad 120 kg ziemniaków, 30 kg cebuli, czosnku, przypraw różnych, także no jest tego trochę. Rekordowa suma, jaka została zebrana dotychczas podczas naszych placków, to jest ponad 5 tysięcy. No, liczymy, że w tym roku przy tak wspaniałej pogodzie i takiej ilości osób pobijemy nasz rekord. Cały czas można wspierać nas, nasze działania na naszej stronie psonicieszyn.org. Trzy proste kroki do zrobienia, naprawdę zachęcamy, bo warto. I jeszcze z uwagi na zbliżające się Andrzejki też organizujecie niebawem wydarzenie w związku z tym. Tak, i jeszcze parę miejsc wolnych pozostało, także zachęcamy do uczestnictwa w naszej imprezie andrzejkowej. Zabawa przednia, jak co roku, można znaleźć informacje na naszym Facebooku, także zapraszamy chętnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.